Dobra, to ty. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy zechcieli ten piątkowe popołudnie poświęcić na spotkanie z grupą Espero, którą mam przyjemność, ja wiem, chyba od 10 lat mniej więcej prowadzę grupę Espero przy Polskim Związku Niewidomych. I dzisiaj zaproszono nas tutaj w ramach pierwszego transgranicznego festiwalu kobiet na to, byśmy przeczytali fragmenty kieszonkowego atlasu kobiet Sylwii Hutnik. Ale chcemy też przy okazji pochwalić się tym wszystkim, co do tej pory zrobiliśmy, a zrobiliśmy dość dużo. Grupa Espero funkcjonuje od lat 90. Na początku prowadził ją Zbigniew Niecikowski, dyrektor Teatru Pleciuga, później Maria Jamińska, która wyjeżdżając ze Szczecina poprosiła mnie o współpracę, no i tak nam zaowocowała ta współpraca, że rzeczywiście pochylamy się nad literaturą w różnej formie, bo ideą naszą przede wszystkim w pracy z grupą Espero jest to, by grono uzdolnionych artystycznie niewidomych, słabowidzących, którzy muzykują, śpiewają, mówią teksty i dla których przyjemnością i radością kładę akcent na te dwa wyrazy, jest przebycie drogi od sztuki czytania dzieł literackich do sztuki ich interpretacji. Celem działalności grupy Espero jest promowanie literatury wśród niepełnosprawnych. Chodzi o to, aby wbrew ciemności błyskającej złotymi kłami nawiązać więź i dialog między ludźmi, by rozmawiać, wykorzystując do tego tekst literacki. Takie są nasze cele, założenia i będziemy się tutaj chcieli z Państwem podzielić naszymi różnymi wrażeniami dotyczącymi takiej właśnie działalności. Państwo, którzy dzisiaj przed Wami wystąpią, to jest Danuta Łuszczek, Boguś Krasnodębski, Danuta Tymecka, Wiesława Buczulińska i Alicja Czarnuszka. Ja się nazywam Krystyna Maksymowicz, jestem aktorką Teatru Współczesnego w Szczecinie i prowadzę, jak mówiłam wcześniej, tę grupę od lat 10, także będę próbowała też Państwu troszeczkę wyopowiadać, na czym polega ta nasza działalność. My już tu w tych progach bardzo łaskawych, jaśnie nam panujących Biblioteki Miejskiej w Szczecinie, gościliśmy niejednokrotnie. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Uważamy to miejsce za bardzo przyjazne niepełnosprawnym, zwłaszcza. Jestem pilotem, tak? Dosłownie. To zadziała nam. Jest. I jak widzicie Państwo, Wiesia Buczulińska zaznajamiała dzieci w tym miejscu właśnie z alfabetem Braille'a, z ideą, jak on powstał i jak to wygląda. Czytała w różnych projektach, brała udział właśnie przybliżając wątek niepełnosprawności, nawet pisała dzieciom ich imiona, bo potrafi tak szybciutko, zgrabnie zapisać i dzieci potem sprawdzały, jak to jest z tym pismem punktowym, jak to się czyta. Bo gdybyśmy tutaj nagle zgasili światło, to Wiesia, Danusia i Boguś przeczytają, ja już nie przeczytam bez światła. I jak to powiadają moi podopieczni, część z nich czyta właśnie w Braille'u, a część w tak zwanym czarnym druku. Tak będzie czytała Wiesia, znaczy Danusia Łuszczek i Ala Czarnuszka w czarnym druku. Ja też w czarnym druku. Więc pismo brajlowskie i punktowe. Czytaliśmy również na Festiwalu Czytania. Co roku bierzemy udział w edycjach, które są w Książnicy Pomorskiej. I to jest, już nie pamiętam z którego roku, ale czytaliśmy literaturę podróżniczą chyba, prawda? Przypominajcie mi proszę.
bo macie czasem może lepszą pamięć niż ja. Pawlikowską. Pawlikowską, Cejrowskiego. Tak, czytaliśmy taką Podróże w wyobraźni. Czytaliśmy również Jacka Denela Lalę. Czytaliśmy również Sylwię Hutnik, Kieszonkowy Atlas Kobiet. Także każdego roku czytamy coś innego i mamy tam swój mały kawałek podłogi, który zagospodarowujemy czytając. Także Festiwal Wyobraźni jest nam bardzo bliski. W Promediach tutaj właśnie czytaliśmy Ewy Winnickiej Angole fragmenty. Jak widać, sceneria ta sama. Tak. Mamy tu szkatułkowość, coś w czymś. Czytaliśmy również Jacka Hugo Badera z Kuchę i mieliśmy wielką przyjemność, że autor był z nami. I to było... Piękne przeżycie. Na tak, bardzo. Chyba dla autora też. Tak, bardzo. I tutaj też Państwo zadbaliście o to, żeby było tłumaczone na język migowy. Także tu braliśmy udział w takich przedsięwzięciach. Przez 8 lat prowadziłam warsztaty twórczego czytania na Zamku Książąt Pomorskich. Przeczytaliśmy tam, bo to było raz w miesiącu, przeczytaliśmy tam około 100 książek. Brawo. Oczywiście nie w całości, ale zawsze właśnie grupa Espero mnie wspierała. Ktoś z członków Espero czytał, więc czytaliśmy Postrzyżyny Bohumila Hrabala na Zamku Książąt Pomorskich. Czytaliśmy... No bardzo dużo, nie będę wymieniała tych wszystkich pozycji, drodzy Państwo, bo tego jest bez liku. Jak mówię, około 100 książek. Wyglądało to właśnie, jak widać na tych zdjęciach, w różnych miejscach. Na końcu ostatnie nasze spotkanie, dlatego tu dałam to zdjęcie, było poświęcone małemu księciu, który powiedział bardzo piękną, złotą myśl. Najważniejsze jest to niewidoczne dla oczu, że widzi się najlepiej sercem. Mm-hmm. Więc taka maksyma nam przyświeca. Ale działalność Espero to nie jest tylko, drodzy Państwo, samo czytanie. Moi podopieczni biorą udział w konkursach recytatorskich i kiedy zaproponowano nam tutaj właśnie takie spotkanie, żebyśmy mogli się pochwalić troszeczkę, rozłożyć ten ogon pawi, troszeczkę się pochwalić, zaczęłam tak szperać w swoich materiałach i właściwie pomyślałam sobie, że nie będę sięgała tam daleko, daleko, nie będę uprawiała nie wiem jakiej martyrologii, drodzy Państwo. Znalazłam od 2012 roku troszkę zdjęć i konkursy recytatorskie to jest taka przestrzeń w Polsce, która ma wielką tradycję, prawie stuletnią, ale w tej chwili to będzie 64. edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Żeby dostać się do finału takiego konkursu, trzeba przejść bardzo wiele stopni miejskich, powiatowych, wojewódzkich, żeby dojść do finału. Członkowie grupy Espero rok w rok są na finałach ogólnopolskich. Więc chwalę się tu w imieniu swoim i właśnie członków grupy Espero. Najwięcej osiągnięć ma Ala Czarnuszka, ale wszyscy mają jakiś swój większy lub mniejszy dorobek i jak Państwo widzicie, akurat w 2012 roku Ala dostała drugie miejsce, Danusia Łuszczek wyróżnienie. I tak w 60, na 60 OKR-ze również były nagrody, na 61 również były nagrody. Tutaj było drugie i aha, w 2016 Ala dostała drugie i jeszcze w kategorii wywiedzione ze słowa. Także rok w rok coś się zdarza. Tu jest kolejny konkurs, gdzie rok w rok też jakieś się nam trafiają trofea. To jest 15. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych, Optan 2012. I również, jak widzicie Państwo, nagrody Danusia Tymecka, trzecia nagroda, pierwsza nagroda Ala Czarnuszka. Ale rok w rok, 2013, 14, 15, 16, 17,
18. W Grudziądzu zawsze ktoś coś dostaje, więc już wszystkich nie rozpisywałam, ale te nagrody się nam zdarzają i bardzo jesteśmy z nich dumni. Tu mamy też, tak powybierałam część tylko, 20. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej. Pamiętasz, Wiesiu, śpiewałaś tam i otrzymałaś tam wyróżnienie. Danusia Tymecka również, także to było w Turku. Jest jeszcze taki u nas w Szczecinie jesienny turniej recytatorski romantycznie, gdzie wiodącą literaturą jest literatura romantyczna i też tam rok w rok Ala Czarnuszka, Danusia Tymecka, Danusia Łuszczek otrzymują nagrody. Bardzo Państwu polecam ten konkurs, on się odbywa zawsze jesienią w okolicach 11 listopada. Także Ala tam dostała już niejednokrotnie bardzo wysokie nagrody, Grand Prix też któregoś razu, ale oprócz tego jeszcze była wybrana, publiczność Ciebie wybrała, tak? Tak, bo to było 25-lecie bodajże tego turnieju jesiennego i wszyscy, którzy w tych latach mieli tam pierwsze nagrody, startowaliśmy w takim na najlepszego mistrza słowa i to wybierali, wybierała publiczność i ci, co na najlepszego mistrza słowa. No i ale wybrali! Zdarzył nam się w 2013 roku taki sukces, że w Jeleniej Górze, w Cieplicach, na festiwalu Widnokres, który dotyczy środowiska słabowidzących, niedowidzących, pierwsze miejsce Alicja Czarnuszka, drugie Wiesława Urzulińska, trzecia Danuta Łuszczek Szczecin. Także różne mamy na koncie zdarzenia, też rok w rok. O, słuchajcie, upominajcie się dziewczyny i chłopaki, dobrze? Tak. Jeszcze konkurs, w którym jest sporo sukcesów, to jest taki, teraz mówię cały czas o konkursach ogólnopolskich. Branchtetera w Trzciance, poświęcony właśnie Romanowi Branchteterowi. I tam też rok w rok Ala Czarnuszka, Danusia Tymecka, Danusia Łuszczek. Upominajcie się dziewczyny, upominajcie. I to grono właśnie też, jak widzicie, przyjeżdża. To nie jest tak, że jest takie małe grono. Przyjeżdżają gdzieś z całej Polski, parę dni ze sobą spędzają i wcale nie jest tak łatwo wśród tej konkurencji być w tej czołówce, ale jakoś nam się udaje. Alicja Czarnuszka jeszcze też ma na koncie monodram, właściwie dwa monodramy. Jeden zresztą był tu prezentowany, prawda? Właśnie Niewidka, który to otrzymał Grand Prix na festiwalu amatorskich teatrów Trybuna Teatru w Piotrkowie Trybunalskim w 2015. Tu jest zdjęcie z tego monodramu. Ten monodram jeszcze uzyskał w Lublinie nagrodę na festiwalu teatrów niewielkich i sam na scenie w Słupsku również tytuł laureata. Mamy na koncie również taki spektakl Kobiety w Widnokręgu na bazie prozy Wiesława Myśliwskiego i on otrzymał nagrodę główną, tytuł laureata dla grupy Espero za przedstawienie Kobiety w Widnokręgu, czyli tu Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, czyli na zachodniopomorskim byliśmy pierwsi. I tu są fragmenty z tego właśnie monodramu. Drodzy Państwo, ale żebym już nie zagadała, zatrzymamy się w tym miejscu i teraz poproszę, żebyśmy wrócili do sedna naszego dzisiejszego spotkania, czyli Kieszonkowy Atlas Kobiet. Drodzy Państwo, to jest książeczka niewielka. Skoro dzisiaj mamy Dzień Kobiet, to chciałabym Państwu tych portretów kobiet trochę przedstawić. Książeczka jest niewielka. Sylwia Hutnik zadebiutowała tą książką i tu opisuje dzieje kamienicy na Opaczewskiej, gdzie bohaterami jest czwórka kobiet,
jednego mężczyzny, którzy wszyscy noszą imię Maria. Jest Maria, jest Marysia, jest Mańka i jest Marian. Taka czwórka bohaterów. I zaczniemy od Marii. Zapraszam Cię, Wiesiu. Przeczytaj proszę swój fragment. Korytarze przychodni zapełnione są kaszlem, sapką i rzężeniem. Nie ma nic bardziej syczącego i wściekłego niż placówka Państwowej Służby Zdrowia. Każda nowa postać w poczekalni to obiad do obserwacji. Będzie się chciała wepchnąć bez kolejki czy nie? Jedne wylęknione, za słabe do kłótni, pytają brzącym głosem. Przepraszam, kto ostatni do doktora? Ach, przepraszam, bo mi się kartki przekręciły. No to spokojnie. Kto ostatni do doktora? A numerek jaki ma? A na którą? Aha, to ja ostatnia. Pani sobie usiądzie. Dzień dobry. Ja do doktora umówiona byłam wcześniej, że po receptę tylko wejdę bez kolejki. Co? Że bez kolejki chcę pudernica. Proszę panią, tutaj wszyscy po receptę. Co sobie pani myśli, ludzie schorowani? Wstydu pani nie ma. Pani siada i czeka jak reszta. Co też pani? Starucha burzy się i puka. Powołuje się na obiecane dane słowo honoru, że ona może tam wejść teraz. Ona może, na chwilkę, po papierek tylko, bo ona ma ciśnienie. Jak zaraz nie weźmie tabletki, to nie wiadomo co będzie. O nie, niedoczekanie, nie, po naszym kolejkowym trupie. A figę, co za tupet, bezczelność, no nie. Słyszała pani? Ja tu od godziny siedzę, a ta sobie przychodzi zadowolona i już. Co się z tymi ludźmi, a co oni na ulicach wyprawiają? A ci młodzi, no mojej siostrze, to ostatnio torebkę gówniarz wyrwał. Biały dzień, a gdzie? W kościele, da pani wiarę. Normalnie w czasie godzinek. Jezu, co się teraz dzieje w naszym kraju? Poczekalnia w re. Starsza pani rzuciła granat i rozpętała burzę. Dewanie, stęki i kręcenie głową. Babcia, która przyszła, peszy się. Ręce trzęsą się coraz bardziej ze zdenerwowania. Zapomniała, po co przyszła, a syn prosił, mamo, pójdę z tobą, znowu będą problemy. No, ale ona przecież dzieckiem nie jest, przecież nie jest niedołężna. W gimnazjum Reja wygrała kiedyś konkurs taneczny. Wywijała tak, że nawet profesorzy bili jej brawo, a tu teraz miałby ją syn prowadzić do lekarza. Też coś? A po co to fatygować? A na co to? Jechałby specjalnie dla niej z drugiego końca miasta. Jeszcze by się domyślił, że ona jest stara. Więc babcia stoi w coraz bardziej zirytowanej kolejce i próbuje przypomnieć sobie, po co tu przyszła. Nie pamięta, co ją boli, co tym razem dokucza. Proszę pani, pani sobie podejdzie na chwilę na bocze, sobie usiądzie o tam. A jak się pani zastanowi, co pani chce, to bez kolejki pani podejdzie i ja panią zapiszę. Sylwia Chudnik, drodzy państwo, to jest autorka, która jest urodzona w 1979 roku.
pisze bardzo dużo o Warszawie. To jest taki jej przestrzeń, w której się najlepiej czuje. Jest kulturoznawczynią, absolwentką Gender Studio, działaczką społeczną, prowadzi fundację Mama, zajmuje się prawami matek w Polsce, jest członkinią Porozumienia Kobiet i przewodniczką miejską po Warszawie. I książka Kieszonkowy Atlas Kobiet jest poświęcona bardzo Warszawie, już odchodzącej, tej Warszawie trochę bazarowej, takiej z bazaru Różyckiego, ale z wielkim sentymentem o tej własnej przestrzeni, o tym swoim hajmacie, można było tak powiedzieć, Sylwia Hutnik pisze. Jej literatura jest uznawana za taką feministyczną, ale oprowadza po autorskich trasach śladami też wybitnych kobiet. Prywatnie jest radykalną gospodynią domową. I jak mówiłam, Kieszonkowy Atlas Kobiet jest jej literackim debiutem. Zresztą doczekał się inscenizacji teatralnej w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To teraz dalszy ciąg opowieści o Marii. Danusiu, poproszę Cię, Danusia Tymecka. W ostatnią niedzielę sierpnia 1939 roku była wyjątkowo piękna pogoda. W radiu spikerka mówiła o ciepłym powietrzu, które spowoduje stopniowe zanikanie chmur kłębiastych. O 16:30 na stadionie Wojska Polskiego imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczął się mecz piłki nożnej Polska-Węgry. Polska wygrała. Ludzie myśleli, że tak samo wygrają wojnę. Pani Maria pamięta, że tego dnia ojciec był bardzo niespokojny i cały czas szeptał coś mamie. Wieczorem pokłócili się i mama płakała w łazience. Kilka dni później ulica Opaczewska ozdobiona była barykadami dokładnie na wysokości ich kamienicy. Maria, dziewczynka, siedziała wtedy w piwnicy i chciała iść do szkoły. Nie interesowały ją wojna, strzelanina i przewrócone na ziemi deski. Uważała, że to jest jakiś żart, że to zwykłe manewry wojskowe. Za chwilę rozlegnie się przez megafony wesoły głos: koniec ćwiczeń i będzie można wrócić na górę, do swojego pokoju, do swoich książek. Miała 15 lat, była uczesana w jeden ciemny, gruby warkocz, który sięgał jej do połowy pleców. Z nudów rozplatała go i zaplatała na nowo. Podczas gdy kobiety z jej domu modliły się, płakały lub siedziały milczące. Mężczyźni albo byli werbowani do dywizji, albo udawali chorych i również gnieździli się w schronach. To był sam początek wojny. W spiżarniach pełno jedzenia, atmosfera podekscytowania. Strach mieszał się z emocjami związanymi z nową sytuacją. Później uczucie to miało przerodzić się w bolesne otępienie. Jak tylko walki ustawały, kilka osób wbiegało na górę po schodach i znosiło kosze jabłek, drzemów, resztek chleba, a czasem i słodyczy. Dużo alkoholu. Jak mocno dudniło, to matka dawała Marii wino i kazała pić. Masz, dziecko, pij i nie myśl o niczym. To się zaraz wszystko skończy.
pijana piwnica wpadała w histerię lub chorą radość graniczącą z obłędem. Łupało i hałasowało. Przysypie nas teraz razem, czy dopiero potem? Nie można się było załatwić tam na dole. Trzeba było wybiegać na klatkę obok poręczy. Każde siku. Tak się skręcisz, nie chcę zdobyć. Związane było z możliwością zostania zabitych w czasie tych upokarzających czynności. W sierpniu 1944 roku mieszkańcy znowu zeszli do piwnicy. Niemcy wrzucili granat i wszyscy zginęli. Około 70 osób, głównie kobiety z dziećmi, bo mężczyźni latali z karabinami. Pani Maria z matką była w czasie tego zdarzenia na górze. Na chwilkę znieść garnek od sąsiadki i one z tym garnkiem stały i wszystko słyszały. Tam na dole wybuch, wrzask, cisza. Jak to na wojnie. Cudowne przeżycie. Łód, szczęście darowane od losu, nie wiadomo dlaczego. I właśnie to niesamowite uratowanie zmieniło pani Marii życie. Od tej pory czekała już tylko na śmierć. Miała wyrzuty sumienia, że nie została wgnieciona w ściany piwnicy. Jak to tak? Sąsiadka spod piątki nie żyje, jej nowonarodzone dziecko nie żyje, nikt nie przeżył, tylko ona z matką. A z jakiej to okazji? Przecież jak ginąć, to solidarnie. I zamiast uciec jak najdalej lub udać, że się tam nie było, to pani Maria zrobiła stop klatkę w tamtym dniu. Zatrzymała się w tamtym czasie i już nigdy nie chciała ruszyć z miejsca. Dzięki, Danusiu. Myślę, że teraz przejdziemy do Mańki. Dobrze, Alu? Poproszę ciebie. Także, Bogusiu, ciebie za chwileczkę, dobrze? Bo dzisiaj mamy, kobiety mają pierwszeństwo, wiesz? Dobrze? Czyli teraz inna bohaterka z kieszonkowego atlasu kobiet, Mańka. Maria, lat 9. Mieszkała w domu pękniętym na pół. Przedwojenna kamienica stała przy ruchliwej ulicy. Na placu zabaw. Przed klatką psy sikały, dorośli pili, dzieci się bawiły. Maria była małego wzrostu, włosy szare, oczy szare, twarz obrzękła. Krótkie paluchy bawiące się guzikiem od bluzki. Co drugie słowo to, bo co jej się mówiło, to przyjmowała wszystko bez żadnej wątpliwości. Maria zasypiała zawsze chowając głowę pod kołdrę. A przed oczami przebiegały jej odgłosy miłości obłędnej, zawrotnej, niczym z serialu. Za drzwiami słychać było odgłosy imprezy. Ojciec śpiewał. Zwano ją czarną Mańką wśród ulicy, znali ją dobrze w szerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy, choć przychodziło od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i zawrotną siała, była uliczną taką, bo i cóż, duży się w Mańce powoli bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż, duży się w Mańce powoli bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Maria chciała być przyczyną zakrwawiania noży, ale nie za bardzo wiedziała, co to znaczy
ulicznica. Ta, co chodzi po ulicy, nie lubiła więc wsiadać do tramwaju lub autobusu. Jak kiedyś jechali do ciotki na Czerniaków, to aż nogami się zaparła. Wrzask, że ona nie pojedzie, że ona chce na piechotę, bo ona chce być ulicznicą. Matka jej przywaliła w kark. Ojciec przez to zdarzenie nie mógł już śpiewać przy nich swoich piosenek, ale ona i tak podsłuchiwała go czasem, jak się golił, i zapisywała w notesie zakazane piosenki o mordobiciu i złych kobietach. W zeszycie podpisała się raz Czarna Manika, a obok Wielkie Serce ze strzału. Pokazała to koleżance Teresce, a ta jak zwykle nic nie zrozumiała. Nie wiesz, głupia, że to królowa z okolicy? Jak ziemniaki obierała na obiad, to prychała pod nosem, że jest tylko biednym kopciuszkiem, że zaraz kurtyna ją odsłoni i stanie przed publicznością w złocie. Tymczasem gapił się na nią kot, który miał wszy i nikt go nie chciał głaskać. To ten kot głaskał się samo wersalkę, aż wili ją z boku. Kot pragnął miłości lub choćby starej ryby. Królowa pragnęła pięknych strojów i czekała na moment, aż wyciągnie z biurka papierową koronę z papiernika i berło ze sreberka. Po szkole biegła szybko do domu, żeby nałożyć wszystkie te skarby. I instruowała kota. Padnij, śmierdziuchu, w szarzu, jestem Czarna Manika i zaraz cię zabiję. Matka Mari od zawsze handlowała na bazarze garami. Jak jej córka miała iść do liceum, w domu zapadła decyzja. Najlepsza szkoła jest na bazarze. Po co sobie dubaty głupoty wkładać? Na co tu komu? Matce pomoże, towar zapakuje, z ludźmi pogada. I tak nasza 15-letnia Maria stanęła przy stoisku z blaszanym zadaszeniem. Klienci się kręcili, garami hałasowali i nieraz Emali odprysła. Matka we wrzask, a Maria tempo w klienta. Co tak stoisz? Krzycz! Szanuj biznes! Przecież to kiedyś twoje będzie. I tak nasza 15-letnia Mania oprócz czynności domowych rozpoczyna pracę zarobkową. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Od razu było widać, że dziewczyna na bazar się nie nadaje. W dale patrzyła Maria i śniła o pięknych królewskich komnatach, tymczasem jak ten biedny kopciuch była panną do wszystkiego. Maria nie chciała rozmów wypluwanych, wykrzykiwanych. Pragnęła ciszy. Matka jej, matrioszka z alejki z CGD, do swojej jedynaczki mówiła zawsze tonem tubalnym i ostatecznym. Że jest leniuch i garbata, że ją ojciec za mało lał. Włosy takie ulizane, trzy na krzyż. Ciała by trochę odsłoniła, bo jak chłopaki podchodzą, to jeszcze szybciej odchodzą. Fakt. Maria z płcią przeciwną nie miała zbyt wiele wspólnego. Ale czy ta miłość to w ogóle istnieje? Czy nie jest gdzieś tam hen za szkłem telewizora w Ameryce lub Brazylii? Dzięki. I teraz Danusiu, poproszę cię o twój fragment, który jest również dotyczący bazaru. Proszę cię bardzo. Pierwszy raz na bazarze. Nie wiadomo, gdzie iść. Głośno, darno. Chaos. Bez mapy nic nie kupisz. To jak miasto w mieście. Potrzebujesz przewodniczki? No to chodź ze mną. Na prawo syf, na lewo syf, a przed nami miejski labirynt. Topografia jest nieubłagana. Najpierw warzywa i owoce, najbliżej ulicy, żeby się ołów uleżał na skórkach. Potem pieczywo, bułeczki prosto ze szczyrku i nabiał. Zawsze świeże, na zielono z mięsem, w rzędzie drugim. Wszyscy popełniają zakupowe błędy. Przecież wiedzą, że od Kaśki nie bierze się czereśni, bo na zewnątrz sypie dobre, ale w środku torby same zgniłki. Raz kupią, to zrozumieją. Z kolei pan Wacek
Ten, co mu żona zmarła rok temu, handluje jajkami, od kiedy skończył 16 lat. Pojedyncze sztuki z dwoma żółtkami trzyma tylko dla stałych klientek. Najważniejsze pytanie, zresztą na całym bazarze, to czy coś jest świeże? Sprzedawcy przytakują. No, świeże skarbie, przecież dopiero co przywieźli. A wiadomo, że na przykład Jadzia od serów to zawsze ma stare w budzie i kiedyś to taką inną kobitkę karetką zabrali, bo tych Jadźki serów spróbowała. No, wszyscy widzieli i się ogląda towary. W budzie z kurczakami miedli się te piersi z indyka. Czasem jest to źle widziane i awantura gotowa. Co mnie tu maca, oczu nie ma? Patrzcie ją, jaka znawczyni. I co tam wykryje? Złoto jakieś? Widać, że duże, dobre, albo bierze, albo nie chce do żanta czy innego kerfora, jedzie po te pleśnie. Te, co często przychodzą, zwane są pieszczotliwie moje klientki. One mogą wybrzydzać, bo na nich opiera się biznes. Na ich opowieściach także. Przychodzi taka jedna, już jej stary dawno zmarł, rozsiada się na krzesełku i gada. A że u wnuczki była, że ciasto upiekła. A pani Basia to taka zawsze przyjazna i porozmawiać można. No to do jutra, do widzenia. Przejdę się jeszcze, to zobaczę. Może te kiełbasy kupię. Pan Janek, mąż pani Basi, wita nową klientkę. A dzień dobry pani, jak leci? Ano panie, już nie leci. Kilka lat temu przestało mnie lecieć. Ale to i lepiej, bo mniej żołądek boli i problemu nie ma. A z mężem to pożycie jakieś jest? Co? Z tym starym? Panie, on to niech sobie lepiej usiądzie i powspomina czasy, jak można było coś tego. A nie teraz. No też pan. I w siatce lądują dwa skrzydełka na obiad niedzielny. A polska matka, wiadomo, nie umiera od tak sobie, tylko wstępuje do nieba. Normalnie, bez biletu, na cwaniaka. Siada na odkurzacz okrakiem i pędzi na samą górę. Tam przybija piątkę z Maryją i leci zmywać naczynia po ostatniej wieczerzy. Gospodyni domowa od urodzenia do śmierci. Święta Bozia, rydzerka, jak nam w rękach tańczy ścierka. Jak te kobiety się starają, jak to im można łatwo obiecać, zmotywować. Ot, szepnie się raz na jakiś czas przez księdza na mównicy, że obowiązkiem kobiety jest służyć najbliższym, że to jedyna droga prawdziwie wierzącej matki i żony. Jak te kobiety się starają, jak to im można łatwo obiecać. Że to jedyna droga prawdziwie wierzącej matki i żony. Jak one tym pospolitym ruszeniem zaczynają od 7 rano swój taniec. Odprawianie dzieci i męża do pracy, zakupy, przepierka, krzątanie, sprzątanie, cerowanie i do buchających garów piekielnych, na dwa dania i deser. Bieda gospodyń domowych proszących wieczorem o trochę pieniędzy na następny dzień. Całą sobą przepraszają, pocierając w dłoniach kawałek bluzki. Mógłbyś, bo ziemniaki się skończyły. I dzieciak musi jutro za wycieczkę zapłacić. I pan wstaje sprzed telewizora, zniecierpliwiony, znużony, sięga do portfela. Chwilę dotyka banknotów, przebiera wśród nich palcami. Wydziela, dorzuca ze dwie monety, a kobieta znika szybko, aby nie denerwować. W przedpokoju
utyka wyrwane łupy do portmonetki i zamyka ją w tartej torebce. Są też metody na pewniak. Staje się wtedy w pozie bojowej, na rozkraczonych nogach i zaczepnym tonem rzucanie dbale. Pieniądze daj, bo się skończyły. Bazar to nie magiel. Tutaj rozmowy są na poziomie. To świątynia jedyna w kraju, gdzie kobiety mogą być kapłankami. Na równi z mężczyznami dokonywać wyboru produktów, komentować i obserwować. Bazar to również odpowiedź na konsumpcję, kapitalizm, globalizm i inne czarne siły. Taki underground handlu. Polskich kobiet nie przyniósł przecież bocian, tylko znaleziono je w siatce, reklamówce, torbie, woreczku. Noszą te swoje jakby łożyska ze sobą od urodzenia do śmierci. Ręce wyrobione w miejscu, gdzie wrzyna się plastikowe ucho. Jakie ma pani linie papilarne? Linus papillarus od siatux. I na bazarze są prawdziwe królowe. Nie można o nich zapomnieć. Siedzą na krzesełkach wędkarskich i dumnie prezentują na gazecie towary. Przeganiane, bite i spisywane już na drugi dzień moszczą się na swoich miejscach. Kury ubrane w kilka warstw ciuchów, żeby po nerkach nie wiało, jak się siedzi. Wspierające się. To ja ci, Haniu, Majdanu popilnuję, a ty se skocz do Iberka. Wykłócający. Spieprzaj stąd, ty tu nie stałaś. I straż miejska, podchodząca z notesikiem do handlarek i dowodzik, proszę. Panie, weź się tam stąd. Ja tu pracuję. Pan mnie da spokój. Pan się za gangsterów weźmie, łapać ich. A nie biedne kobity, co już niedługo to z głodu ze mną. Bazar, honor, ojczyzna. I kolejny fragment, dalszy ciąg bańki. Proszę cię, Al. W małym dwupokojowym mieszkaniu bałagan robił się praktycznie sam. Wystarczyło zamknąć oczy lub zgasić światło, a kurz i papier mnożyły się i pączkowały. 20-letnia Maria zdychała głęboko, nakładała fartuch po pracy na bazarze i zaczynała obchód. Przedpokój. Krzywo postawione buty, ale zaraz są strasznie ubłocone, trzeba je oczyścić. Tenisówki, trampki, stare kozaki. Przy reszcie rodziny jej buty wyglądały najgorzej. Nigdy nie miała czasu, aby pomyśleć o czymś dla siebie. Ubrania znosiła do ostatniej nitki. Buty zmieniała tylko wtedy, gdy w podeszwie zrobiła się dziura. Szurubur, szurubur, buty lśniły. Teraz można je było poustawiać równo, w gotowości do wymarszu. A teraz dywanik, bo do niego przykleja się cała zewnętrzność. Grudy ziemi, błota, psie kupy. Mimo wycieraczki nikt z domowników nie pamięta, żeby oczyścić podeszwy. Być może dlatego, że nikt z nich nie musiał sprzątać tak dokładnie jak ona. Śmieci przynoszone zza czterech ścian do środka. Powiew ulicy, chodnika, ziemi. Po sprzątanym i zadbanym wnętrzu to zgrzyt niepasujący do ogólnego ładu. Należy pozbyć się go, wytaczając największe działa. Odkurzacz, sztotkę, zmiotkę, mokrą ścierkę, mopa. Chwała Bogu, już wymiecione. Teraz należy zająć się kurtkami i płaszczami. Mijają godziny, a Mańka jest w stanie ogarnąć dopiero przedpokój. To dobrze. Im więcej czasu na bezsensie, tym lepiej, tym bliżej. Mańka wiedziała, że tylko ona nadaje się z całej rodziny do tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest zaopatrywanie rodziny w dobra materialne. Matka chodziła więc i wypisywała, Mańka chodziła więc i wypatrywała napisów tanio w pobliskiej hali spożywczej.
promocja, wyprzedaż, okazja, 10% gratis, prezent w środku lub do odbioru w kasie. I kupony. Gromadzenie w specjalnej kopercie noszonej na wszelki wypadek w teczce. A to wiadomo, ile chemii w środku czyha, tych zgubnych E666, rodzinę podtruwa. Dalej łazienka. No tutaj można kręcić reklamy telewizyjne. Osad na wannie, zardzewiały kran i śmierdzący kibel. Do tego wiecznie zapchana rura od pralki, niekończące się majtki wiszące na sznurze. W tym pomieszczeniu można spędzić naprawdę dużo czasu. A nie da rady, a da radę. Zapasek fartucha włożyła zapasowe gumowe rękawiczki i specjalną ściereczkę z tele zakupów Mango. Ściereczka ta, prezent urodzinowy od matki, skutecznie czyści każdą powierzchnię bez zarysowań. Dzięki specjalnym włóknom poliestru i azbestu potrafi dotrzeć do nawet najbardziej schowanych szpar i wypustek. I tak na przykład doskonale sprawdza się w myciu rowków między glazurą. Wiemy przecież, że gromadzi się tam grzyb i resztki mydła. Negatywne działanie zarazków na rodzinę jest naukowo stwierdzone, więc należy zadbać o to, aby każdy kącik domu lśnił i epatował świeżym zapachem. Pomoże nam w tym unikalny płyn na zanieczyszczenia i kamień. Czas płynął przy bazarze. Przy blaszaku kręcili się co najwyżej dresiarze. Jeden z takich biznesmenów zaprosił kiedyś Marię na zabawę. Był festyn, wata cukrowa, grill. Maria w pożyczonej sukience od Tereski z delikatnym makijażem. Dziewczyny z dekoltami. Kawaler o imieniu Darek luźnym krokiem prowadził Marię pod rękę. Nie wiadomo jak to się stało, ale dwa dni później byli już narzeczeństwem. Matka w kuchni kiwała głową i pytała o ślub. Ślub ten odbył się w pewien sierpniowy wieczór, ale po nim nic się nie zmieniło. W telewizji pokazywali, że ma być miłość, ale przez obowiązek nikt nie zaprzeczył. Tymczasem Darek po ślubie zniknął. Nie wyszedł po papierosa. Rozmawiał z Marią, ale był jakiś taki nieobecny mentalnie, duchowo. I wkrótce prysnął sen o szczęściu złoty, porzucił mańkę, kochany gras, nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty, chociaż ją nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa, ona bez niego wcale nie chce żyć, w szale rozpaczy trucizny zażywa, przerwana życia czarnej mańki nić. W szale rozpaczy trucizny zażywa, przerwana życia czarnej mańki nić. Ty taka królowa z bazaru i komnatę masz w blaszanej budzie, a jedź ty do swojego pałacu. Mańka, ty się jakoś opanuj, pamiętaj, bo ty chyba jakaś nienormalna jesteś. Zawsze taka rozmemłana i te wieczne zabawy w królewnie. Co myślałaś, że nikt nie widzi? Maria zacina się w sobie i łazi głową w chmurach. Wydaje jej się, że jak jedzie tramwajem lub autobusem, to jakby jechała złotą karetą albo limuzyną, że zamiast kiecki z lumpeksu ma koronki z jedwabiu. Maria wstaje i zaczyna obserwować swoje szaleństwo. Nie wie, jak zachowują się wariatki. Być oszalałą kobietą to zupełne dno, to koniec, to wysiadka z życia. Dziecka nie ma i nie będzie. Może jakoś źle to z mężem robili, czy co? Znaczy, że co, że nigdy? Znaczy, droga pani, że trzeba się modlić o łaskę, takie tabletki brać, a najlepiej to psa wziąć do domu i o dziecku zapomnieć. Boże, jakby ona by to dziecko kochała. Mój Boże, ti, maleńkiego dziuberka w żadnym tam końcu, tylko na rękach dzień i noc. Zaczęły się sny o ciąży. Maria wreszcie coś czuła, swój brzuch, swoje ciało.
Ona była tym ciałem, ale tylko wtedy, gdy bolało. Zwłaszcza teraz, leżąc w łóżku, dotykając się między nogami, wyczuła... To krew, pomyślała. Potem wyczuła coś jeszcze. Było wielkości małego orzecha. Twarde i całe w mazi. Wzięła tę kulkę w palce, przybliżyła do oczu. Wyglądało jak bursztyn z muchą w środku, jak pierścionek z przezroczystym oczkiem. Przede wszystkim urodziła. Trochę jakby dziecko. Ma swoje dzieciątko, Gruszynkę. Maleńka, hej, hej, mamusia już tu jest. Utuli cię do snu. Tylko jakie nadać imię dziecku? Strób, zeschla, gropa, odpad? Może... Anulka, tak, to będzie dziewczynka. No to teraz wszystkim gęba się rozdziawi, że ona też to ma wozić na spacery. Dumna mama skręciła wózkiem w stronę parku. Przysiadła się do jednej z pań. Chciała zapytać o tak wiele. Jak można stać się matką? Czy są zapisy? Jakie czesne? Czy z egzaminów zwalnia nieporadność życiowa? Anulka, jakie ty życie będziesz miała w tym kraju? Co cię tu dziecko drogie czeka? Chłopa do ciebie nie dopuszczę. Za dużo kłopotów. Mamunia też tatusiem była. Wierność do grobowej deski. Przysięgał przed księdzem w kościele, a potem poszedł i zniknął. Córeczko, ja ciebie bardzo kocham. Nie wiesz nawet jak. Ja ciebie mam jedyną w życiu. Będę ci pieska, kotka z modelini lepić, nosić w ramionach nocami i śpiewać ci kołysanki. Będziemy razem zbierały puszki, gazety, co te głupie ludzie się pozbywają. Będziemy miały w domu jak w zamku. Ty i ja razem przy szklance herbaty posłuchamy muzyki, jakiejś kultury z dala od tych cwaniaków meneli. Posprzątamy sobie to i owo. Będzie bezpiecznie czyste jak w prawdziwym polskim domu. Zapach ciasta, meblościanka, dywan, firanka. Moja miłość do ciebie mnie przerasta. Słyszysz? Płaczę, idiotka jedna, bo się wzruszyłam sytuacją obecną. Już siedzimy tu sobie, jest tak pięknie wokół. Drzewa, ptaki, przyroda i miłość matki. Rozumiesz? Córeczko? Płacz Marii zamieniał się raz w histeryczne zawodzenie, raz w ciche łkanie. Przy piaskownicy nie było już nikogo, tylko mała dziewczynka. Strupek Anulka bawiła się podartą reklamówką w wózeczku. Pewnego dnia nadszedł dzień, gdy wszystko miało się zmienić. Mańka wyszła z dzieckiem z domu. Przechodziła przez duże skrzyżowanie. Kierowca tira, pan Marek, nie zdążył i czarna Mańka nie zdążyła. Maria niczym z modeliny figurka w niebo wstępuje. Tak, to ona, to Maria od dzisiaj. Powoli przechadza się po raju. A dzień dobry, pani Haniu, jak zdrówko? No tak, reumatyzm mnie dokucza, bośmy przecież w przedsionku nieba. Jak tu elegancko, jak światowo, wszystko takie śliczne, jak w telewizorze. Siedzisz sobie w fotelu, to jak taki living room i patrzysz na ekran. Tam wielkimi literami jest napisane: w domu tej i tej są 3 kuchnie, 7 sypialni, 8 łazienek i wszystko w złocie. Sama sobie daje radę i niezaproszona leci wprost do Bozi. Będzie rozmawiała z tymi Magdalenami, Franciszkami, jak równy z równym. Ma zamiar dostać jakieś mieszkanie w lokalu dla błogosławionych. Normalnie będzie sobie elegancko żyła nasza czarna Mańka i może nawet na jakiegoś kielicha się skusi, a co? W końcu do nieba nie leci się codziennie. Jeszcze jeden fragment, drodzy państwo, z kieszonkowego atlasu kobiet. Poprosimy cię, Bogusiu. Bogusiu, żebyś przeczytał fragment dotyczący Mariana. Jest tam jedna postać właśnie męska. Czego to on nie naprawi? Czego nie zrobi? Człowiek skarb, niezbędny każdego porządnego gospodarstwa domowego.
Jego palce złapią jak obcęgi nawet najmniejsze elementy. Zwinne stawy obrócą we wszystkie strony krany, nogi od stołka i śrubki. A potem to klejem szybko schnącym, butaprenem albo zwykłym biurowym. Pyk, myk i jest. Jezu, jak pan to robi? Normalnie już szłam z tym pudełeczkiem na śmietnik. I tak sobie przypomniałam. To pan Marian taki magik. On coś poradzi. I proszę, zeszłam tylko, o, w kapciach. Nawet chustki na wałki nie nałożyłam. Zeszłam tu do pana i pyk, myk. Przepraszam. A pan taki, no jak zwykle, uczesany, w lezerku, elegancki. I jaki uczynny. Proszę pana, gdyby tak każdy miał tyle serca, co pan, to na tym świecie wojny by nie było, mój Boże. Dobrze, no to już sąsiadeczko, bo ja to ponsowieję już od tych komplementów. No naprawdę nie trzeba. Ludzie muszą sobie pomagać. Ludzie w tych czasach to powinni murem za sobą stać, jak na wojnie, bo to teraz taka znieczulica panuje w narodzie. Co to za srebrnik, jeden by drugiemu gardło poderżnął, albo co? Tak, że polecam się na przyszłość. Ja tu narzędzia mam. Zdolności jako takie Bozia mi dała. Zdrowie też jeszcze i tego, ten. No, po prostu zapraszam skromne progi. Złota rączka, inżynier, spontaniczny i nieszkolony. Także drodzy Państwo, kieszonkowy atlas kobiet, życie w kamienicy przy ulicy Opaczewskiej w Warszawie zdaje się płynąć powolnym rytmem. Jest to współczesna legenda miejska z wątkiem kryminalnym. Bardzo Państwu polecam książki Sylwii Hutnik. One bardzo są emocjonalne, jak Państwo słyszeliście. Mają wielki w sobie potencjał chronienia, opisywania życia kobiet. Zresztą tutaj bardzo pięknie Sylwia Hutnik prezentuje i Czarną Mańkę, i Panią Marię, Panią Pana Mariana i Marysię. Nazywa je matkami gastronomicznymi, handlarkami bazarowymi, królowymi bazarowymi. I jest to bardzo wartki, piękny język opisujący polską współczesną rzeczywistość. W innych jej książkach również pojawiają się bohaterki mieszkające na przykład na różnych osiedlach pełnych blokowisk, etc. Także taka nasza polska rzeczywistość. Także bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tej części, a teraz chciałabym, żeby te tutaj to chwalipięctwo, które uprawiałam wcześniej, jakoś podeprzeć faktami, to chciałabym parę takich fragmentów, które zostały dość dużo nagród. Wiesiu, Ciebie poproszę, żebyś powiedziała z Wiesława Myśliwskiego fragment z książki Widnokrąg. Gdybyś zechciała się, ja przejdę tutaj, odwróć się do mnie proszę, Wiesiu, żebyś była do nas prosta. O, tak? Słyszysz mnie? Tak? To jest fragment z Widnokręgu. Wiesia dostała, Wiesiu, przypomnij mi, gdzieś więc ja dostałam drugą nagrodę za ten tekst, za tą recytację. W Elblągu dostałam trzecią. Aha. A na Widnokresie w Cieplicach dostałam za to drugą nagrodę. Aha, no to bardzo Cię poproszę o ten fragment. Razu jednego Fredek Kus przyniósł na pastwisko wieść, że fryzjerowa się puszcza. Doganiając krowy do łąk, już z daleka krzyczał: fryzjerowa się puszcza! Fryzjerowa się puszcza! Niby nic takiego. Stale ktoś z chłopaków przynosił takie wieści na pastwisko. Ta się puszcza, tamta się puszcza. Z kim, jak, gdzie,
z najdrobniejszymi szczegółami. Nieraz opowieści szły w zawody, który którego przebije, jakby kartę przebijał, pulę, bank. Wynikało z tego, że wszystkie we wsi się puszczają, panny i mężatki, wdowy, matki, dzieciom, co dopiero zaślubione i najpobożniejsze prócz starych. Ale i o starych też się nieraz przebijali, jak się kiedyś puszczały. A także o umarłych, która się w puszczaniu wyróżniała jeszcze dawniej we wsi i przez to tylko w pamięć ludzką zapadła. To jak to także wszystkie? Bo wszystkie, a najwięcej w świętego Jana, kiedy woda w rzekach ochrzczona. Przejść się brzegiem o północy, to stękają, jęczą, wyją, jakby wiatr krzakami zawiewał. Ganiają gołe po rzece, a gołe chłopy za nimi. Którą chłop dopadnie, to ją najpierw topi, a potem na nią włazi. Tak samo wsianokosy, bo w łąkach są zioła, że babę z chłopem same złączą. Zwoził raz Midura siano, to znalazł w kopce małe dziecko. Byłby widłami przebił, ale zakwiliło. No bo czemu bociany po łąkach łażą? A kiedy zboża dojrzewają, to gdzie jaki łan wydeptana ścieżka do środka prowadzi, to po co? A najwięcej w niedzielę. Gdyby tak ten świat choć na jedną chwilę odsłonił, to doły, chałupy, sady, krzaki, to dopiero byś ta zobaczyli, jak się wszystko kłębi, rusza, załazi na siebie wężowisko. Ale ćwierci tego Bóg nie widzi, bo wszystko zasłonięte, a na spowiedziach kapią mu co łaska i dalej się puszczają. Panny młode na weselach się puszczają, a na ostatek i wszystkie druhny, a co myśli ta? Pana młodego w świnie spijają, a panna młoda hula i z którym tylko hula, to do stodoły z nim, do sadu czy aby za winkiel, a potem krew na prześcieradłach z gęsi. Widział raz Fredek, jak u Bartosu po weselu po świtaniu zażynali gęś. Bartoszka trzymała przed sobą prześcieradło, a Bartosz pijany tarmosił się z gęsią i z uzgniętej szyi sikał na to prześcieradło. Bartoszka się darła, że po co aż tyle, to by musiała poranić. A Bartosz, ty głupia, będzie dziewica nasza Baśka pierwsza klasa. Alu, może ciebie poproszę też o fragment, który dość dużo dostał nagród. Może spróbuję Iwonę Burgundę, tak? Dobrze, już taki bardzo dosyć proszę, żebyście odległy tekst. Że wszystko jest na taką bardzo minorową nutę, to bardziej takie pogodne teksty. Tak, tak, jestem osamotniona. Samotna jestem. Nikt nie zna tajni mego łona. Nikt nie zna mego łona. O, tobie, mój kamiciku powierniku, powierzam wszystkie moje robienia i wszystkie moje myśli. Niech nikt się nie domyśli. Niech nikt się nie domyśli. Strasznie. Zabić, trucizna. Czytajmy dalej. Podnieśmy się tą lekturą do straszliwego czynu. Dla was ja, ludzie, siedzę na tronie w koronie. Nie wiecie, co płonie w mym łonie. Wy myślicie, że jestem dumna, wspaniała i rozumna, a ja tylko giętką być. Giętką, o to ja tu napisałam. To moje. Chcę giętka być jak Kalina i giętka jak Leszczyna i giętka jak Pęcina. Gnąca się jak poszłów w gaju, uginająca się jak powiew w maju. Giętkości chcę, nie chcę królewskości. Giętkości, o, spalić, zniszczyć! Kalina, Leszczyna, Malina. To moje, to ja to napisałam. Żeby nie wiem, co musi być moje.
O, jest podobieństwo, jak ona tam gmerze, jak ciamka się w sobie. Ona mnie zdradza, dość. Musi zginąć. O, Małgorzato, musisz ją zgładzić. Naprzód, mordercze flakonie! Nie mogę stać się ofiarą śmieszności z powodu tej donosicielki. Zgładzić. Chodźmy. Nalejmy parę kropel do jej lekarstwa. Nikt nie pozna, nikt nie będzie wiedział. Ona jest chorowita. Pomyślą, że umarła od tak sobie. Któż zgadnie, że to ja? Nie, 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 nie mogę tak iść. Muszę się zmienić. Rozczochrać chociaż włosy. O, Małgorzato, przestań mówić do siebie, to możecie zdradzić. O, jak to zwierciadło przyłapało mnie. Muszę wydobyć z rysów całą moją brzydotę i dopiero wtedy będę mogła pójść. Nie mogę przestać mówić do siebie. Czy wszyscy mordercy mówią do siebie przed aktem? Co tu jest anormalnego? Tak, tak, teraz chodźmy. Ty ze mną, ja z tobą. Jak to? Ty ze mną, ja z tobą? Przecież ja sama idę. Wykrzyw się, Małgorzato. Przypomnij sobie wszystkie swe wiersze, wszystkie kaliny, wszystkie leszczyny, idź! O, idę! Nie, 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 nie mogę tak iść. To zbyt szalone. To był fragment Witolda Gombrowicza z Iwony Księżniczki Burgunda, monolog księżnej Małgorzaty. Danusiu, a może ciebie poproszę o też fragment z Wiesława Myśliwskiego. Danusia Łuszczek. To jest chyba Kamień na kamieniu, prawda? To jest fragment o... O bazarze. Tak. Odpuśćcie. Odpuśćcie. Nie o bazarze, tylko odpuśćcie. Odpuśćcie. Aha. Tak. Odpust. Rzędy kramów. A od ludzi aż zaduch. A pisków, krzyków i nagle... Biją się, biją się! Jezusie Maryjo! Mało im zarazem wojny? Zawołaj ta księdza, niech diabłów pokropi! Księdza, zawołaj ta! Jeden zwalił się na kram, posypały się gipsowe figury. Kramarz wiuknął przekleństwami. Drugi strzelił szynka pięścią w łeb. Zachwiał się. Nóż, nóż! Puść go, dosyć ma, daruj mu! Z jednej wsi jesteście. O, chodź, odpocznij lepiej. Szymek ci na imię. Ładne masz imię. Ściągnij marynarkę. Guziki ci poprzyszywam. Ech, bo ci wszystkie oberwali. Masz obwarzanka. Posil się, mój sokole. Narobiłeś się? Oj, narobiłeś. Jest tylko siła w narodzie. Tylko temu jednemu rzecz za mało dał. Więcej się o kram rozbił, a ten ostatni będzie miał dosyć na całe życie. Było na co popatrzeć, a ludzie uciekali, jakby ich wicher zmiatał. Ale warto było przyjechać, będzie co pamiętać, bo tak lecą te odpusty podobne jak dzień do dnia. I co pan, i co pamiętać, ile ci odważanie sprzedało? Samo sprzedawanie to nie odpust. Odpust to albo biskup przyjedzie, albo się kiedy pobiją. Dawniej jakoś więcej się bili. Jednego roku w Radzikowie na świętego Wincentego, jak się zaczęli zaraz po mszy bić, to bili się przez całą sumę i po sumie się bili. Któryś zwalił mi się na kram, gębę miał od ucha do ucha, nożem przejechaną i wszystkie obwarzanki krwią mi pofarbował. Musiałam potem wiązkę po wiązce przeglądać i zmywać, choć i tak z połowę trzeba było wyrzucić. Naście obwarzanki, jedz. I tak już tego się dziś nie sprzeda, a mniej będzie z powrotem wieść. A ta panna, co była z tobą, to nie masz jej co szukać. Popiszczała, popiszczała i uciekła. Takie to dzisiejsze panny. Ale nie masz jej co żałować. Lepiej, że uciekła, bo i tak nie była ci przeznaczona. Za kurtkę tylko cię trzymała, zamiast ci ducha dodawać. Panna musi być, jakby ci z boku wyskoczyła. A ta stała i piszczała. A w łapy był, którego choć ugryzła, albo w nogę kopnęła. Nie miałbyś z niej żony, ani gospodyni, ani matki dzieciom. A kłótliwe by to było? Po pierwszym dziecku już miałbyś jędzę w domu, a potem
starsze lata zgagę, albo diabła. Bóg by cię nie ciągnął, bo Bóg ciągnie dopiero na starość. To musiałbyś mieć inną, albo byś się rozpił. Zresztą, co ci się tam do żeniaczki spieszyć? Nie taki to znowu miód. Póki ci wesoło, wesel się, bo póki wesoło, to i śmierć daleko. Swoje już przeżyłam, wiem, co mówię. A trzech mężów miałam, bo ogarnęli się, ogarnęli, jakby przy mnie najlepiej im było umierać. Ale po tych trzech powiedziałam, dosyć, co to ja? Mam te swoje obważanki, to tu się pojedzie, tam się pojedzie. Nie wystarczy mi, jak się chłopy gdzieś o mnie pobiją. Bo bili się kiedyś mój sokole, bili, aż ziemia nieraz od krwi czerwieniała, jakby to z niej ta krew. I na noże, i na drągi, i co który miał pod ręką. Raz tak jeden drugiego figurą Matki Boskiej przez łeb zdzielił i ten, co ta Matka Boska na łbie jego się potłukła, to był mój pierwszy. Drugiego tak samo miałam z bójki. A ty noża nie miałeś. Trzeba było i tobie noże. Pan Bóg by ci odpuścił. Widział przecie, że ty jeden, a ich trzech. A w przyrodzenie nie trzeba go było. Z przyrodzenia życie, z przyrodzenia śmierć. Wszystkie smutki i radości, mój sokole. A wiesz ty, gdzie sny mają swoje siedlisko? W przyrodzeniu. I stamtąd nocą wyłażą na ciebie. Śnią ci się. Drodzy Państwo, my z grupą Espero współpracujemy też ze Związkiem Literatów Polskich. Zdarza nam się od czasu do czasu też tam czytać teksty albo prezentować poezję i była taka właśnie wiosna poezji na Różance, gdzie w Brajlu były zapisane wiersze szczecińskich poetów i jak widzicie Wiesia Buczulińska czyta wiersz Krystyny Rodzewicz, tutaj czyta Boguś Krasnodębski. Ja wyświetlam na prezentacji zdjęcia z tych zdarzeń, tak dla was opowieść, tak? Wiesiu i Bogusiu, tak, i Danusiu. Tak. I właśnie jak czytaliście w Brajlu. Również braliśmy udział w takim zdarzeniu, tu Państwo słowikowie są, którzy również, ja nie wiem, czy to są zdjęcia akurat Pana, ale całkiem możliwe. Część, tak. Także dzięki za te zdjęcia, gdzie wiersze szczecińskich poetów były puszczane w fale, w Odry. Pójdź, bo może wiąca. Tak, bo to było jakiś był zlot, któryś z lotów żaglowców. Tak. Także też bierzemy udział czasami w takich zdarzeniach. Również przez lata czytamy na Narodowym Czytaniu. Właściwie wzięliśmy udział we wszystkich narodowych czytaniach. Od począwszy czytania Pana Tadeusza na Różance, jesteśmy tutaj też w promediach i na zamku, czytaliśmy i Quo Vadis, i Lalkę Prusa, i Sienkiewicza, trylogię, tutaj Boguś właśnie Wesele, to chyba Wesele. Nasze ostatnie zdarzenie, które ja tutaj... Przedwiośnie było. Tak, przedwiośnie, czyli to było poprzednio. Ja już się gubię, drodzy Państwo. Ale pomagają ludziom. Tutaj podpowiadają. Tak, podpowiadajcie proszę, słuchajcie, bo ja po prostu już nie wszystko pamiętam. To jest chyba zdjęcie z pierwszego czytania na Różance Pana Tadeusza.
czyli to ileś lat temu. I jeszcze kolejne konkursy, Wiara, Nadzieja, Miłość, to jest konkurs tutaj szczeciński, gdzie również jest bardzo dużo sukcesów i rok w rok ktoś z Espero otrzymuje nagrodę. Właśnie Ala Czarnuszka po raz ho, 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 któryś zdobyła pierwsze miejsce i dostała nagrodę publiczności. Ala Czarnuszka jeszcze została uhonorowana, drodzy Państwo, nagrodą Lady D imienia Krystyny Bochenek w kategorii kultury i sztuki, nadaną przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Inicjatorką tej idei Lady D była pani Krystyna Bochenek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. I tu jest takie ładne motto: moja energia to jest dar od Boga, muszę ją spożytkować dla innych ludzi, więc staram się jak mogę, napisała Krystyna Bochenek. Też bardzo często grupa Espero bierze udział w ogólnopolskim konkursie wobec własnego czasu w Wałczu. Tu mamy akurat z 2018 roku, ale to już była 41. edycja i to naprawdę od bardzo wielu lat. Też tych nagród jest sporo. Również właśnie, już mówiłam wcześniej o Trzciance, wyjście z cienia imienia Romana Brandstettera. W tej chwili jeszcze jest drugi patron Kazimiera Iłłakowiczówna. Podziwiam moich podopiecznych, kiedy wsiadają w pociąg i jadą do Kielc na przykład, bo tam jest Centrum Kultury Niewidomych i rok w rok, tuż przed Bożym Narodzeniem, biorą udział w biesiadzie wigilijnej. Także rozbijają się po tej Polsce w prawo, w lewo. W prezentacji nie ma wszystkich zdjęć, ale również wzięli udział w Salonie Poezji w Warszawie, w Teatrze Polskim, gdzie właśnie Ala Czarnuszka przedstawiała, bo tam zawsze wszyscy nagrodzeni z ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego jesienią biorą udział w takim koncercie. Tutaj mamy zdjęcie z Zamku Książąt Pomorskich, Salon Poezji prowadzony przez Michała Kaweckiego. I również też czytaliśmy tam poezję wigilijną, taką świąteczną. I to są zdjęcia z tego zdarzenia. I z takich nagród, drodzy Państwo, bardzo dużych, istotnych, to jesienią Ala Czarnuszka otrzymała z okazji, wspieraj mnie Alu, 30-lecie było? Jak to było? To było w grudniu. Tak. W grudniu, teraz tak, jak na biesiadzie. No teraz to było, to... Bo to było 30-lecie Krajowego Centrum Kultury Niewidomych, które się mieści właśnie w Kielcach. I tam z okazji tego 30-lecia Ala otrzymała odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej, podpisaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, a Danusia Łuszczek i Danusia Tymecka otrzymały, co by otrzymałyście? Srebrne odznaki Polskiego Związku Niewidomych, tak. I Ala też jeszcze dostała jeszcze złoto, tak. Z naszych takich działań... Osoby już mamy. Także tych trofeów jest sporo. Ostatnią naszą taką wspólną pracą było wydanie audiobooka. Tu nas bardzo wsparł Związek Literatów Polskich. Nasza szczecińska równolegle w tej chwili jest spotkanie z Barbarą Stenką w księgarni Fika. Nagraliśmy audiobook do książki Tata gotuj kisiel i właśnie tu, jak widzicie Państwo, w studio nagraniowym Wiesia Buczulińska, Danusia Tymecka. I również głosu użyczyły jeszcze i Danusia Łuszczek, i Ala Czarnuszka. I tu jest promocja w Książnicy Pomorskiej właśnie tego audiobooka. Razem z Basią Stenką czytaliśmy fragmenty i tu jest w dziale książki mówionej
Jak się nazywa ten dział, powiedzcie proszę, wspierania niewidomych, jak to się tam nazywa? Ano. Dział twórczy, to właściwie tak, jak mówisz, to jest... To jest cała jakaś długa nazwa. Nie no... Dział książki mówionej? Dział książki mówionej, ale współpracy jakoś tam z... Przepraszam, że nie pamiętam. Z funkcją wzrostu. Tak, jakoś tak, jak jest bardzo długa nazwa gdzieś tam ten towarzysząca. I to są zdjęcia właśnie z tej promocji. Również jesienią ubiegłego roku, na stulecie jachtu Kapitan Borchardt, czytaliśmy fragmenty, znaczy kapitan, bo patron tego żaglowca napisał sporo książek i czytaliśmy fragmenty. Bardzo się też cieszymy z tego zdarzenia. Wiesia i Boguś byli na żaglowcu. Zwiedzaliśmy go w każdym kącie. A ja i w tramwaju jeszcze czytałem. Tak, i w tramwaju jeszcze, tak. Tramwaj to też zresztą organizatorem była tutaj miejska biblioteka. Zresztą tam czytałam Tata Gotuj Kisiel i potem nam się to urodziło w postaci audiobooka. Tramwaj zwany za czytanie. Tak, tramwaj zwany za akcja. Jeszcze? Tak. I Boguś czytał, co ty Bogusiu czytałeś? Pamiętasz? Przedwiośnie. Przedwiośnie chyba. Tak, bo to było chyba w ramach Narodowego Czytania. Tak, drugi raz tramwa jeździł jesienią we wrześniu, czytaliśmy Przedwiośnie Żeromskiego. Oczywiście, drodzy Państwo, czujcie się swobodnie, naprawdę. Przepraszam. Braliśmy udział też w paru projektach, którego inicjatorem była Książnica Pomorska. Kiedy był rok Konrada w 2017 roku, Podążać za marzeniem, czytaliśmy fragmenty właśnie Józefa Konrada z panią Cecylią Judek. I tu mamy zdjęcia z tego zdarzenia. Bo dobrze widzi się tylko serce, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To jest bardzo, uważam, cenny, piękny cytat. Drodzy Państwo, jeszcze parę takich fragmentów, które wygrały różne konkursy. Dobrze? Zdecydujcie, kochani, co byście chcieli powiedzieć? Danusia, ty Musia. Co byś chciała powiedzieć? No tego Myśliwskiego, też o tych mężach. Dobrze, o mężach. Mamy Dzień Kobiet w końcu i te portrety kobiece niech nam tu zaistnieją. Chcesz nas na stojąco? Bardzo cię proszę. Dwóch mężów już miałam. Pierwszego w niedługi czas po ślubie wypędziłam, bo pił. Drugiego, bo pił i umarł. Zastanawiałam się właśnie, czy nie wyjść za trzeciego. Też pije, lecz wdowiec jak ja. Ma dwoje małych dzieci. To przynajmniej miałabym cel w życiu. Swoje, obce. Ani z tego i tak nie wiadomo, co wyrośnie. Obce może być nawet troskliwsze, że mu się serce okazało, gdy go serce własnej matki odumarło. Kto wie, może byłby dobry mąż. Rozpił się dopiero wtedy, gdy go żona z tym dwojgiem dzieci zostawiła i nie wiedział, co robić. A pije? No to płacze i prosi. Pomóż mi, pomóż. No to pomagam. Ten pierwszy, jak przychodził pijany, to najpierw mnie bił. Z taką płaczącą chciał się kochać. Pierwszy to spał jak kamień. Ty pierwszy raz z kobietą. Tak myślałam, bo leżysz jak trusia. Nic pewnie nie umiesz. Nie martw się, wszystkiego cię nauczę. Ech, ty go. Oho, to mi się trafiło. Widać, za tych moich pijaków Pan Bóg mi wynagrodził. Pierwszy raz, Matko Święta, aż się boję.
mogłabym być twoją starszą siostrą i co z tego, nie takie różnice się zdarzają. Czekaj, tylko muszę pościel oblec. Haftowane nam oblekę i pierzynę i poduszki. Czekałam wieczorami na tych swoich pijaków, to co miałam robić? Haftowałam, o, ale nie dla nich jeszcze czego. Haftowane bym takiego nie wpuściła. Danusiu, ja może jeszcze cię poproszę o konopielkę Redlińskiego. To bardzo taki jowialny fragment. Dostałaś nagrodę? W Cieplicach. Tak. W Wałczu chyba też to prezentowałaś. No spróbuj. Nie wiem, czy ja będę dobrze pamiętać, bo już... No ale ktoś to podpowiada ci, czy... Może w razie coś wolę z pamięci, bo z czytaniem to uciekną teksty i nie ma. Może idziesz na środek, żebyś miała więcej miejsca. No dobrze. Jest tam dobrze? Tak? Tak. To zapraszam cię. Bardzo taki jowialny fragment. W sieniach rozkrzyczała się kura. Handziana słuchuje, zadowolona, że jajko będzie. Idzie do sieni jajka wybrać z kosza. Przynosi, ale tylko jedne. Gdzie drugie, pyta się? Wczoraj szczupała ja wieczorem, dwana szczupała. Co z drugim? Lis chyba nie ukradł. Kury krzyczeliby, słychać by było. Znaczy, że ta druga kura jeszcze nie zniosła. Albo zniosła dziedziko? Może w żłobie? Przeszukali żłoby i pod żłobami chlew, krowiaczy i koniski. W stodole kąty sprawdzili, w łopuchy pod gruszkami zajrzali, czy tam dzikiej jamki nie wysiedziała, jajka nie schowała. I nic, ni widu, ni słychu. Nie ma zguby nigdzie. A ty zaraza, ale chytra, ależ schowała ich turna to. Mieśne byli ta z białą szyją i bez ogoniasta, ale którna zniosła, którna nie zniosła, tego handzia nie pamięta. Zdaje się, kotku dakała to bez ogona, mówi na koniec, bo było kotko, kotko, dak, a tak kotku da, czy ta bez ogona. A co ty? To bez ogona inaczej, przydziwię się. Ona krok, krok, krak. Znaczy, że ta z białą szyją zniosła. To ona kotku dacze, kot, kotko, dak. A pokaż no jajko, od której ono? Patrzy, spiczaste, małe. Takie niesie ta z białą szyją. No to już pewne, zgubiła jajko bez ogoniasta. Łazęga, łazęgować ona lubi, choroba kusa, wyblokła gdzieś jajko. Handzia, zaraz, a może jeszcze nie zniosła? Trzeba ją znaleźć, wyszczupać, a nuż jeszcze jajko niezgubione. Szukamy bez ogoniatek. W sieniach jej nie ma. Po gumnie kury chodzą, siódemka, kogut ósmy, ale jej kusej nie ma. Wtem słychać, jest kura. A skąd kura wylazła? A wylazła spod gałęziów. Ale handzia radzi nie szukać w gałęziach, tylko najpierw kurę złapać i wyszczupać. Bo a nóż nie zniosła. Dobra, będziemy łapać. Zachodzimy kurę z obydwu boków i gonim w kątek między chlebem a stodołą. A kura, żeby ją skleszczyło. A się patrzy, a z taką chytrością, że chyba prawda, co mówią, że Pan Jezus przez kurę ukrzyżowany. Wielki piątek cygan ukradł Żydom goździ i schował w piachu. I nie mieli... Czym przybijać go do drzewa. Ale kura przyłazi i draps, wygrzebuje chadzi na te goździ. Zatem grzech podbiera się kurom jajka. Nachodzimy z handzio czujnie na te zarazy bez ogólniaka.
sunie noga za nogo, cicho jak po szkle. Ręce przecież rozłożone. Raptem ona znowu się jak niesmyrknie dołem, ale tym razem źle trafiła. Między nogi handzimy. Handzia przysiada, po babsku w spodnicach kolanami ściska i capi pod skrzydła i siąk palec w dupę. Nie ma innego ogłasza. Zatracony. Jak nie złapie, jak ulicę zabierze, jak nie machną ścianę, osto dołu. Powietrze się zabierzyło. A wrzasku? Jakby wrzeszcza mordowami. Czego złościć się, spokoi handzia? Nie trzeba, zaraz w gałęziach znajdzie te jajko. Stanęli my nad gałęziami, odchylamy, zaglądamy z tej, z tamtej, z spodu. Jajka nie widać. Tato wyszli z chaty. A może to wy jajko wypili? Pyta się handzia. Przyznajcie się na próżno, nie będziemy szukać. Tatka podniosła. Odpierdu, że się ty ode mnie. Kto mleko spije, mączki nadeżre, słabimy wyźnie. Zaraz, że ja? A coż to do ciężkiej choroby, czy to ja, psia krew, honoru nie mam? Nie gospodarz ja? Toż moje to wszystko, póki ja żyję. Zechcę psia krew do was, jak sobaki pogonię. Moja chata, moja ziemia, moje kury. Wyklęli się, ucichli. A ja widzę, że nie ma innego sposobu, jak przełożyć wszystkie gałęzie na nowe miejsce. Trudno. Dawaj wiechy nosić. Jedno za drugim. Aż do samego dna. Już i ostatnia? Już i ostatnia. Spodnia gałęź i nic. Jajka nie ma. Ten jęk słyszę słaby. O Jezu! I co widzę? Handzia stoi jak nieżywa, z rękami nad głową, w słup soli przemieniona, jak sol biała. Dlaczego biała? A może ją węż w piętę kornął? Nie, nie węż ją kornął. Od razu widać, co zagotowało się we mnie. O Jezu, jajko rozdusić! A tatko schylili się. Zmuchnęli listka i wypili, co zostało się w skorupce. Tylko oczy zapruszczyli ze smaku, piją i spijają. Tylko szyja im gra, spijają. Ni w te, ni we w te, tylko psia krew łbem w piec barnąć i walić. Walić, o Jezu. A może zagramy i coś zaśpiewamy bez zespołu? No tak, bo to tak. Bo myślę, no, że taka pora. Tak to jest, że drodzy Państwo, konkursy recytatorskie to jest zazwyczaj parę, to jest takie 10 minut do zagospodarowania. Jest tekst prozatorski i tekst poetycki. Wiadomo, że tutaj nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszystkich tych naszych osiągnięć. Ale bardzo się cieszymy, że Państwo przyszliście, więc w jednym z tych projektów Podążać za marzeniem konradowskim śpiewaliśmy śpiewaliśmy taką znaną przez wszystkich piosenkę i na zakończenie proponuję, żebyśmy zaśpiewali wespół zespół. To jest żeglarska piosenka. Coś ci przytrzyma? Halo? Wiesz co, bo ja tak akordy znam, tylko że tekstu nie znam. Jeszcze ja ci będę to trzymała, tak? Dobra? Ale przepraszam cię, Wisiu, że tak stanę koło ciebie. Wiesz co? Ale będę trzymała, tak? Jest okej? Tak. Dobrze widzisz? Tak, tak.
Danusia, chodź tu bliżej, bo ja ciebie nie słyszę w ogóle, wiesz? Oj, ja będę walić tą gitarę. To wal! Ja tam z tym ustanę. Nic nie będę słyszała. Tak, będzie pani trzymać? O, bardzo by dla pani. Danusia, weź tam głos, bo ja wiesz, ja potem nie słyszę, co ty tam... Kiedy rumba szumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy znieśmy. To zrobi doskonale morski opowieścią. Jak pod Helem raz dmuchnęło, żagle zdarła moc nadludzka. Patrzę w koje mi przywiało taką barkę z Pucka. Ciebie malutką cierpliwość, to Alu, poproszę cię o tą łódź, też śpiewałaś w czasie tego naszego projektu. O perłowej łodzi. Łodzi, to ja już nie. Dasz naszę? No może dam. To jest Antoniny Krzysztoń z repertuaru Antoniny Krzysztoń o łodzi, bo to był taki właśnie morski wątek. Jak o tym śpiewa serce,
miłość i wytchnienie. Przyszły dni jedna łza, przed nią widział uśmiechniętą twarz. Tylko twoją uśmiechniętą twarz. Ha, ha, ha. Wiem to, wiem, że tą łodzią wypłyniemy razem. Ha, ha, ha. Mówisz mi, że tą łodzią wypłyniemy zawsze. Ha, ha, ha. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Ha, ha, ha. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach. Szanowni Państwo, jako że dzisiaj jest Dzień Kobiet, to żeby już spuentować ten czas, Bogusiu, poproszę Cię o Twój wiersz, który umiesz na pamięć. Mariana Załuskiego, tak? Tak. To będzie taka nasza trochę puenta dzisiejszego dnia. Proszę Cię. Moja żona to mądra niewiasta. Moja córka, proszę Państwa, dorasta. Moja żona więc w głębi fotela mej córce rad nieraz udziela. Nie szukaj, córeczko, mą ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Nikt Cię na oko nie wyzna, a widzisz? Mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody. Mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest zdolność. Z mądrością to także. Z mądrością to także niestety przesądy. Intelekt to dziecko nie wszystko. Mężczyzna nie musi być mądry. Wystarczy jak na stanowisko. Mężczyzna nas z nieba zesłali, córeczko. Nie po próżnicy. Mężczyznę w sercu płomie rozpali i węgla przyniesie z piwnicy. Niekiedy poprosi do tańca, podskoczy w rytmie klawiszy i wtedy w mężczyźnie budzi się coś z samca. Tak dyszy, córeczko, tak dyszy. A czasem pomyśleć by trzeba, napadną go myśli niezdrowe i wtedy w mężczyźnie budzi się zwierzę. Domowe, córeczko, domowe. Nie szukaj, córeczko, mą ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Wówczas posłuszna swej mamie, córeczka spojrzała na mnie z czułością i czcią nienaganną i z krzykiem: ja chcę być panną!